Hej, 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 z tej strony Szymonik i jesteśmy dziś już w trzecim odcinku z serii Crazy Craft. Ci, co oglądali poprzedni odcinek, dobrze wiedzą, że zdobyliśmy diaksy, a raczej odcinki. Znaczy, trudno to powiedzieć. Musiałem to niestety przedzielić, ten film o naciekach. W tej jaskini naciekowej musiałem niestety ten film przedzielić na dwie części, ponieważ ważył za dużo i ogólnie miałem w aplikacji do nagrywania za dużo śmieci, ale teraz jest git i raczej taka sytuacja nie powinna się powtarzać. Poza nagraniem, jak możecie zobaczyć, troszeczkę pościnałem drzew, no i tutaj jeszcze, o, właśnie znikło. Tutaj jeszcze może, no, posadziłem dużo drzewek. Mam sporo drewna tego wiśniowego. I po prostu tak, bo to drewno nam się przyda, ale... O, co jeszcze? Sadzonka. To drewno nam się przyda, ale to... O tym będziemy później mówić. I tak, mam też marchewkę. Możecie się pytać, skąd ta marchewka? No ale po prostu... Poza odcinkiem, gdy sobie te drzewka ścinałem, to akurat nie był zombie, zabiłem go, no i wyleciała mi z niego marchewka. Podstawowy mechanizm, myślę, że na pewno dobrze wiecie, jak to działa. I mamy tutaj jeszcze tego handlarza, który zgubił gdzieś swoją lamę. Co pan sprzedaje? No, tak jak zwykle, bezużyteczne rzeczy. A więc tak, to jeszcze się prześpimy w naszej badzie w cudzysłowiu. To odłożymy to. Trzeba będzie sobie jakąś chałupę wybudować. Muzyka w tle leci. Jak ja kocham muzykę z Minecrafta, ale dobra. Ale dzisiaj nie będziemy się zajmować zbytnio naszą bazą ani domem. Ponieważ musimy zająć się takimi rzeczami, no formalnością. Tymi podstawowymi, o tak. Dużo żelaza. Wsadziliśmy do pieca. A mianowicie dzisiaj spróbujemy podbić Nether. Może nam się uda, może nie. Będzie to trochę trudne zadanie. Znaczy, to zależy gdzie nas portal wyrzuci. Jeżeli wyrzuci nas na tym biomie bazaltowym, będzie przewalone. Jeśli wyrzuci nas w szkarłatnym lesie, będzie w miarę git, ale pigliny czy tamte zmutowane świniaki będą mogły nas szybko zabić. Więc mam najchętniej, to bym chciał mieć respa w tym niebieskim lesie. Nie pamiętam, jak on się nazywa. No, tam gdzie endermany występują, na pewno wiecie. A więc dobrze. O, węgiel! A co może wykopiemy? Jeśli będzie nam brakować węgla. Zrobimy tutaj trochę sobie więcej miejsca. Tutaj w ogóle takie coś jeszcze się wygenerowało. Jak myślicie, ile razy tutaj wpadnę? Na pewno tutaj wpadnę, więc jak coś, to sobie tutaj takie coś, żeby mógł szybko wyjść w miarę. No ale wyjście z lawy nigdy łatwe nie jest. Ale dobra. Ups. Postawiamy to. Tylko czy ja pamiętam, jak się robiło tego, no... Portal do Netheru, czy pamiętam? Miejmy nadzieję, że pamiętam. Tu woda jest, więc idziemy po nią. Tu. Dobra. Szybko. I pyk do radolawy, i pyk po diaksach.
trochę głęboko. Dobra, to teraz robimy tak zwaną L-kę. Teraz to chyba rozwalamy te dwa bloki. Dobra, albo się uda, albo się nie uda. Tak to się robiło, czy nie? Nie, coś zwaliłem chyba. Dobra, robimy póki co to, co jest. Dawno portalu nie robiłem. No właśnie, tutaj coś nie pykło. Wodo. Ogarnij się. Ja cię błagam. Jak to się to robiło? Ja nie robiłem przez długi czas portalu do Netheru i już nie pamiętam. Wy możecie mieć teraz pewnie za mnie bekę. Dobra, to wezmę. Jakie to brzydkie! Wezmę to, rozwalę. No ja naprawdę, ja nie pamiętam, jak to się robiło. Dobra, Dobra, ja już sam nie wiem, co robię. Ora ty. Robię wie to po ludzku, wiem, ale ja po prostu nie wiem, ile... Naprawdę długo tego portalu nie robiłem. Aż mi wstyd. Bo kiedyś ja taki portal robiłem, nie wiem, w 15 sekund. Ora ty. No ale się udało. Brawo ja. Nie mam jedzenia. Marchew tą posadzimy. Widzicie, tu jest nasza baza wypadowa. Mam jedzenie? Oczywiście, że nie. To niech przypalimy. Zrobimy jeden diaksowy kill off. Dobra, trochę pobawimy się w Meistera. Dajcie mi te patyki. Teraz pyk, 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 pyk. Nie pytajcie się, po co to robię. Żeby było. No i kites. Mam dirt. No ma, bo kopałem. Ale tu mam. No ale ważne, że portal zrobiony jest. Plan osadnik jeszcze coś tam mówi. Kupiec. Dobra, to już pozostawiam po prostu.
kwiatki. Tu wyprzyniemy też kwiatki. Nie, to robię. Nie pytajcie się. Co będzie takie ogrodzenie, bym czuł się bezpiecznie. Okej. No i taka malutka baza. Tu pochodnie nie damy. Tu damy pochodnie. Tu pochodnie też damy. I nie uwierzycie, tu też damy. Och. No, Minecraft jest przepiękny. Dobra, trzeba spać. Dobra, trzeba jeszcze znaleźć żwir, co raczej problemem nie będzie. Zrobimy tutaj taką malutką farmę. Farmerkę. Troszeczkę ściszę. Jedno tylko? Co jest? Ja nie rozumiem Minecraft Bedrock. Dobra. Poszukajmy tylko żwiru. Idziemy do Netheru. No, a gdyby skończyło nam się drewno, znaczy coś, to tutaj niedaleko nas jest tutaj ten spawn, z którego zawsze można sobie wziąć tyle drewna, ile tylko nam będzie potrzeba. No i jest. Bierzemy jeden. I wypływamy. Dobra. To trochę potrwa. No wreszcie. 15-17 razy musiałem przekopać ten żwir. Dobra. Masz portalo. Nie, żebyś uwalił. Chociaż w sumie i tak nie szkoda kamiennego miecza. Idziemy po jedzonko. Oj, czeka nas tutaj głód. Chociaż schowam takie potrzebniejsze, ważniejsze itemy. Robimy drugą skrzynię. Deszcz pada. Sześćdziesiąt jeden, tego sobie zostawimy, łupku. Dobra. Red, gdzie ja mam głowę?
Dobra. Idziemy. Uff. Wyruszamy w przygodę. I pyk, giniemy od razu. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. Jak ja się... Gdzie jest Paweł? Już na stówę w tych szarych. Przejdź! No to niezły spawn. Niech ja usłyszę gasta, dostanę zawał. Tu się w ogóle da żyć? Ten spawn. To jest chyba szkarłatny. Tam jest szkarłatny los, czy mi się wydaje, nie wiem. A poznami lawa? Oczywiście, że lawa. Och. Szkielety. Dobra, ja tutaj trochę obuduję. Dobra, pierwsza walka w Nederze. Ej. O-o. Tak to moja tarcza, dobrze. Chciałbym, żeby szkielet uderzył. Nie próbuj nie zrzucić. Głupi snajper. Grzyby. Bieram grzyby. No jak ty mnie widzisz? O, tu jest bezpiecznie. Też w sumie tutaj gdzieś zapalę kominek, o. O, i tutaj mamy ładne przejście. No, no. Coś tutaj wykombinujemy, tyle że ja już słyszałem gasta. Ale to już mi się nie podoba. Wiem, budowanie drewnem się w Netherze to nie najlepszy pomysł. Z względów oczywistych. No ale no co. Nie mam czym się budować tutaj. Niczym innym niż drewnem. Okej. Wow, jakie wielkie morze lawy. Jakoś znajdziemy sposób, by tam zejść. Ja twój łapatał. To jest gleba dusz, tak. Tak, dobrze pamiętam. No i dobra. Netheru podbić się podbijemy, póki co. No ale ważne, że już wiemy, gdzie jesteśmy. Podpaliłem się świetnie i jeszcze ten pan tu przyszedł. No i dziękuję za kość. Jedną kość mamy. To jest w zasadzie walka w nieskończoność.
No i nała. Wow. No i teraz nasza mini baza się przyda. No. Jesteśmy bezpieczni. Nie ukrywam, creeperka się boję. Ten mały ogór. O. A no i jeszcze ty. Co ty masz? Proch? Proch, no. Ała. No to co? Spakuj. To ja w miarę. W miarę spokój. Dobra, zaraz się tym załatwimy. Tu będzie bitwa nieskończoność. Po deszczyku. Co mnie bije? Zombie mnie bije? Zombie mnie bije, tak. Ile dam creeperów? To jest chore. Ja będę się miał z tym bić. Nie ma opcji. Futerki nie zostawia, żeby nie było. Żeby się jeszcze tam jakiś pająk z respi. Będzie tam hałasować. Nieproszeni goście. Niestety te lasy, moje drzewka są idealnym schronieniem dla potworów. Że no, że ten mały skurczybyk się nie pali. No, głupia róża, którą chyba sam tu postawiłem. Ach, w ogóle już. O, póki co, podczas gdy to nagrywam, już poznaliśmy drugiego moba. Wczoraj go poznaliśmy. Pancernik. Napiszcie w komentarzach, czy będziecie na niego głosować. Ja póki co chyba chcę nadal na kraba. Bo ja po prostu kocham te, no wiecie. Wszystko, co związane z tymi namorzynowymi bagnami. Uwielbiam, ja kocham bagna namorzynowe. To ich taką naturę, czy jakby to tam nazwać. Jak to drzewo wyglądało? Nie wygląda zbyt pokracznie? Chyba ujdzie. No, ewentualnie zrobimy coś takiego. Mam się hira? Mam. I już liścia zniszczyłem. Dobra, co? Nieważne, co robimy, i tak wygląda głupsko. Dobra, trzeba się tutaj troszeczkę odbudować terenu. Tutaj furtka, wiśniowa brama,
kwietnia. No i dobrze. W następnym odcinku zrobimy coś ciekawszego. Chyba. Nie wiem, się zobaczy. Piszcie w komentarzach, jakie też byście chcieli zobaczyć pomysły na odcinki czy coś. Dobra. To będzie na tyle. Na tyle z tego odcinka, więc mam nadzieję, że wam podobał się ten oto odcinek, już trzeci z naszej kochanej serii Crazy Craft. I wy naprawdę widzę, że wam się to podoba, więc mnie to bardzo cieszy, bo mi się też ta seria podoba. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!